państwo, znaczy ja do wierzchu przyzwyczajałem się mówić w jakichś innych krajach niedorozwiniętych, bo w krajach dobrze rozwiniętych ludzie na tego typu występy przychodzą o 3 po południu. O. Żeby jakoś to przeżyć. A nie, na szybko ciach, ciach, ciach i już. To nie, to musi potrwać, przetrawić, opić ewentualnie czymś. O, widzę, że jest czym, bardzo dobrze. Po kształtach butelki widzę, że nasze, krajowe. A, bardzo dobrze, bo rzeczywiście, jeśli chodzi o piwa, to jesteśmy lepsi od Australii bardzo. Natomiast z winem gorzej, jeśli chodzi o nas, ale całe szczęście, że do Polski win australijski sporo się sprowadza. Także mamy do wyboru albo z Chile, albo z Australii. Albo z RPA. Ale co? A kto bogatemu zabroni? Także witam Państwa naprawdę. Cieszę się, że Państwo w zdrowiu Was widzę dobrym. Na pewno w zdrowiu psychicznym. Bo człowiek niezdrowy psychicznie na takie imprezy nie przychodzi. Także dobrze u Państwa świadczy. Bardzo się cieszę. Mówili, że nikt nie przyjdzie, ale proszę bardzo. Bardzo się tak. No i proszę Państwa, no cóż, ja nie wiem, czego się Państwo mogą spodziewać po tym moim tutaj występie, no bo problem jest jeden taki, że przyjechałem z kraju, w którym no, satyra jako taka sensu nie ma. Ponieważ satyryk wtedy masz czego żyć, kiedy jest się czego czepić. A u nas nie ma czego. Nie mogę też się czepić niczego w Australii, bo aż tak dobrze nie zgłębiłem Australii, bo tak krótko tu jestem, dopiero tam kilkanaście dni. Natomiast no, trochę podobieństwa widzę. Wyście mieli w Australii premier kobietę, a my dopiero teraz mamy. I ktoś mi tu powiedział, dobra, będziecie mieli za swoje. Niczego no. Nie dojdzie dobrego. Nie, do niczego dobrego? Nie. Nie ma Pan dobrego zdania o tej Pani, co tu u Was była? Nie. Aha, to dobrze. Ale z reguły jest tak, proszę Państwa, że z reguły społeczeństwo o rządzących ma zawsze złe zdanie. Obojętnie kto by to był. Nie wiem, nie oceniam Pani Waszej premier, ale mieliście, teraz już nie macie. To rozumiem, że tego premiera, który jest teraz, to uwielbiacie. Gdy miałem tak w Polsce powiedzieć, a teraz Panią Kopacz uwielbiacie, a tu wszyscy no niestety jeszcze nie miałem szans tak powiedzieć, ponieważ jak ja wyjeżdżałem z Polski, to Pani Premier dopiero nastała, także to... A ja zdążę się ponarażać, jak ja wrócę, wtedy będę miał o czym gadać. Ale generalnie, proszę Państwa, niestety, dla mnie niestety, no nie jest dobrze, bo myśmy z kolegami kiedyś założyli we Wrocławiu kabaret Elita, znaczy ja byłem taką osobą wiodącą w tym wszystkim, i kabaret Elita ponad 40 lat temu powstał. Wobec tego ja, proszę Państwa, no, nie byłem już w Sydney ponad 10 lat. Teraz po tym latach przyjechałem i doczekałem jubileuszu właśnie. Jubileusz, ja to nazywam 40-lecie. To jest już troszkę po 40-leciu. I tyle lat na estradzie, ale jak myśmy zakładali kabaret Elita we Wrocławiu, no to zakładaliśmy po to, żeby wytykać błędy. A ja, żeby ludzie wiedzieli, co jest źle w tym kraju, prawda, satyra, mocno biliśmy, ludzie przychodzili bardzo chętnie, bośmy jeździli po władzy jak po łysej kobyle, mimo że była cenzura, ale ta cenzura, wiecie, taka sobie była. W każdym razie władza też przychodziła, było się czego czepić. Myśmy walczyli, żeby było lepiej, żeby w Polsce rządzili ludzie mądrzejsi, wykształceni bardziej eleganccy i tak dalej, wiedzieli, że to jest niemożliwe. No to ja już myślałem, że ja będę miał robotę do końca życia, bo to co? Ja sobie będę walczył, oni będą tacy jacy są i koniec, nie? Ale niestety, proszę Państwa, to się wszystko w Polsce przez te 40 lat zmieniało. No i zacząłem zauważyć, że powoli nie ma w co trafiać. I aż 6 lat temu zaprosił mnie prezes telewizji. Mówił, dzień dobry Panie Tadeuszu, no bardzo się cieszę, muszę Panu pogratulować. Ja już teraz myślałem, może nie medal dadzą. Już jeden miałem, dostałem kiedyś od prezydenta krzyż oficerski orderu odrodzenia Polski. Nawet w dobrym towarzystwie, bo w tym czasie dostał Bernard Ładysz, Maryla Rodowicz i ja. Trzy osoby. A ja. Brawo! 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 To
To było na moje 25-lecie. Ale to już było dawno, więc myślałem, że może prezes sobie przypomniał i chlapnie mi co jeszcze. I on mi zaczyna wymieniać moje zasługi, mówi: panie Tadeuszu, no dzięki pańskim przede wszystkim działaniom, no bo ja sobie wymyśliłem stanowisko dyżurny satyry kraju, bo to już lepsze, najważniejsze. Dzięki pańskim działaniom, pańskich kolegów, kraju zmieniało się i cały czas szło ku lepszemu. No i muszę panu pogratulować, pańska praca odniosła skutek. Chciał pan, żeby w Polsce było dobrze i jest dobrze. Dlatego bardzo panu gratulujemy, naprawdę. Dziękujemy panu bardzo i niech pan więcej do telewizji nie przychodzi. No i wiecie, no i tak. I co ja mam teraz z sobą robić? To pętam się po świecie, szukam roboty. Nie ma się czego robić. Dyżurny satyryk kraju, więc ja od tego momentu zacząłem odszczekiwać, że ja nie jestem żaden satyryk. Pisałem w internecie, wszędzie tego, że nie, a gdzie ciągnie się to za mną? Występowałem jakieś 3 miesiące temu w Johannesburgu, powiedziałem na scenie, że jak się do Google wpisze słowo satyryk, naciśniesz Enter, wyskakuje drozda. Facet był na widowni, miał smartfona i wpisał do tego Murzyńskiego, do tego Google i wycisnął drozda, mu wyskoczyło, nawet w RPA. No to... Ja mam przerobane wszędzie, no. U was na pewno jest to samo, więc... No niestety, no... No sprawdzaj, zobacz. Ja... Ale satyryk, tak jak się mówi po polsku, no nie tam w jakichś językach obcych. No i wiecie, no i teraz gdzie na przykład ja już myślę, że może jakąś robotę chcę czy coś, no to zawsze taki prezes mówi do swojej sekretarki: niech pani tam mi poszuka w Google, czy nie ma jakiegoś satyryka u nas, nie daj panie Boże. Ona to wpisuje, patrzy, drozda jest, co ty? I koniec, już mam przerąbane. Oni wiedzą, że satyryk się musi czepić, nawet jak nie ma czego. A ja rzeczywiście nawet szukam, ale nie ma czego. No nie, jest dobrze, no weźcie, co się dzieje u nas, to już koniec. No najważniejsza wiadomość to oczywiście nasz premier, który był 7 lat premierem, teraz jest prezydentem całej Europy. Wzięli go wybrani i koniec. No. I w związku z tym, że on poszedł do Europy, do Brukseli, no to musiał znaleźć kogoś na swoje zastępstwo, a ponieważ pan Tusk to jest zapalony piłkarz, ja jestem zapalony golfista, a on jest piłkarz, to no, piłkarza drugiego nie mogli znaleźć, żeby grał na premiera, no to znaleźli kobietę, co się tak podobnie nazywa Kopacz. To na razie jest tak. No i wiecie, ale premier tam jest, rzeczywiście, no. Cała Europa go poparła i on nawet tam wyszedł na tą mównicę w tej Brukseli i powiedział, że on na razie może on ma ten English taki, jaki ma, ale on będzie mówił, że I will polish my English. Pojechał na urlop, teraz jest na urlopie, miesiąc i on teraz robi polish English, także robi politurę w tym swoim English, także jak wróci z urlopu, to w tym Brukseli zaskoczy wszystkich. Bo tam mało kto mówi po angielsku. Każdy mówi w swoim, ale on będzie, bo prezydent to już musi. Także on już tam się uczy, kraj zostawił w dobrym bardzo stanie, dlatego wiecie, nawet oni, Europa chce mieć tak dobrze, jak my mamy. My mamy najlepiej w Europie, w ogóle, gospodarczo, politycznie, pod każdym względem. No, gospodarka na całej Europie no, troszkę dołuje. Tak zwany przyrost PKB, czyli produktu krajowego brutto, w całej Europie jest tak się waha koło zera. Na przykład Niemcy mają 0, czyli jak Niemiec, a Polska ma plus 3,8. To czyli jak Niemiec zarabiał na przykład 2 lata temu 2000 euro miesięcznie, to w tym roku zarabia 2000 euro miesięcznie. A Polak, jak zarabia na przykład 400 euro, to teraz zarabia 406. To ma lepiej. Oczywiście jeszcze lepiej mają kraje spoza Unii. Słyszałem, że w Zanzibarze, to u nich to było tak, że 2 lata temu u nich przypadało po jednym bananie dziennie na osobę, a teraz mają po 2. To już 100% skoczyło. To aż tak dobrze u nas nie jest. Ale jest dobrze, jesteśmy zielona wyspa, rozwijamy się,
Poza tym jesteśmy krajem bardzo bezpiecznym, a będziemy jeszcze bezpieczniejsi. Naprawdę nasz rząd postanowił w ciągu 10 lat wydać na zbrojenia 130 miliardów złotych. To jest najwięcej ze wszystkich krajów europejskich. Będziemy na razie nie mamy tej broni, bo to co mamy to już takie trochę po ruskich, trochę nam dali. Niemcy nam dali 100 czołgów. No, euro za sztukę policzyli sobie. Naprawdę, Leopard się nazywają. Wyliczyli, że taniej nam dać, jak u siebie złomować. Ale już następnie 100 nam sprzedali. Bo nasi czołgi się przyzwyczaili. A widziałem jednego czołgista w telewizji, jak się chwalił, mówi, że już wsiadł, że od kluczyka czołg się zapala. Bo te, co my mamy inne, te na ruskiej licencji, to czterech musi zapalać. Jeden trzyma, drugi naciska, trzeci popycha i dopiero to ruszy. A niemiecki pyk i już jedzie. Następne 100. Mamy najwięcej czołgów w Europie teraz Polska ma. No bo obliczyli, że czołg w zasadzie, generał jeden powiedział, polski generał, że czołg zapytał mnie takie pytanie. Panie Dacio, jak pan myśli, jak długo czołg działa na polu bitwy? A ja to nie znam się, to mówię, no dwa tygodnie. A on mówi, 10 sekund. Do 2 minut, mówi. To się zdziwiłem, dlaczego? Mówi, bo wie pan, teraz są takie te śmigłowce atakujące, one mają 9 rakiet pod spodem, a kompania czołgów to jest 8 czołgów i jak idzie kompania czołgów, on wychyla się za góry, pach, i po czołgach od razu. Ja mówię, tak jest 8 czołgów, to po co 9? Oby, bo raz nie trafia. Dlatego mamy te czołgi od cholery, jeszcze mamy produkcję czołgów, produkcja leci jak cholera. Także zbroimy się naprawdę. Oprócz tego dostaliśmy od Amerykanów dwie łodzie, ogromne okręty wojenne, Kościuszko i Pułaski się nazywają. One przypłynęły jakoś z Ameryki. Na samych zasadach tych, co Niemcy, oni też mieli rozmowować, przywieźli do nas, to może przyciągną to się cholera wie, przez ocean, jakoś do niego dopłynęły. No to u nas dopłynęły na rozewie, to już parę lat temu było, myśmy te statki wyposażyli w najnowocześniejsze urządzenia, jakie potrzebuje marynarka i te statki w związku z tym, jak się wyposażyło, to osiadły tam. I już teraz z Bałtyku nie wypłynę. On tak może tylko tu trochę płynąć po rozewie, tak borfą i z powrotem. Tak? Cholera wie, co my teraz robimy. Trzeba będzie wojnę Finlandii wypowiedzieć. No gdzie indziej nie popłynie. No. A jeszcześmy rozpisali przetarg na dwie łodzie podwodne. Będą najnowocześniejsze na świecie. My będziemy mieli. I sobie będziemy dwa na górze, dwa pod spodem będą pływały. A ja. No właśnie, no ale podobno teraz się okazuje, że armia niemiecka też powiedziała, że oni praktycznie u nich nic nie działa. Parę samolotów tylko. I się jak zaczęli teraz porównywać NATO i te Rosję, bo to niby, że z Rosją się będą bili, to wychodzi na to, że u nas zanim oni to ruszą, to ho! I to jeszcze w gazetach cymbały to wszystko piszą. No. A ruskie umieją czytać po niemiecku. Przecież Putin w Niemczech służył, to on umie na pamięć ten język. A te durnie to piszą, że u nich nic nie działa. No to. Kiedyś to było takie stanowisko, zawód szpieg, nie? On jechał szpiegował, żeby coś wyszpiegować, nie? A teraz nie, kupi sobie gazetę, wszystko wie. No. A u nas to w ogóle w internecie co chwilę pokazują, gdzie Ukraina, tam ukradli działo, tutaj tego nie ma, tam strzelać nie umiem. Teraz było w internecie, że polskich tych, co mamy od Amerykanów, F-16 samoloty, to wykryli 1320 usterek po 10 latach. Wiecie, bo one tak stały, to powoli się psuły tam bez przerwy. No i pierwsza komisja powiedziała, że to nie może latać, bo każdy zepsuty. A druga przyszła komisja, no nie może nie latać, bo jest taki przepis, że jak pilot nie lata, to po paru jakimś tam, nie wiem, tygodniach czy miesiącach mu zabierają prawo jazdy, no takie na pilota, czyli ten koncesję. No to minister obrony narodowej kazał mu latać. Jeżeli się wzniesie, niech leci. I latają. Nasze F-16 muszą, bo oni muszą godziny wylatać. A to jest taki samolot, że jak on z Poznania, z tych Krzesień startuje, to jak zanim on się wzniesie, to już polska granica jest pod spodem. No to my jeszcze podpisali umowę, że będziemy kraje nadbałtyckie chronić przy okazji. Litwa, Łotwa, Kutwa, wszystko.
on tak skręca, żeby nie zahaczyć o Białoruś i tak jedzie do Rygi i tam zawraca i od Rygi z powrotem do Niemiec i co, a piać tam nazad. Chronimy teraz to wszystko, ale mamy nowe teraz kupić, ponieważ jak nasz rząd ogłosił, że wyda 130 miliardów na zbrojenia, no to ktoś z polskiego przetłumaczył na amerykański i Barack Obama się dowiedział, że jest kraj, co kupuje broń. Wszyscy inni sprzeci, wszystko sprzedają wam. A są jacyś, co kupują, to my znaczy. To Obama mówi, a u nich ograniczyli budżet obronny o 30%. Czyli produkują, a nie mają komu sprzedać, bo sami tego nie chcą. A to raptem taki kraj się znalazł. To dawaj, Obamie napisali przemówienie i na 4 czerwca do nas przyjechał. No ja byłem na placu sam godny, jak on przemawiał. Obama, wiecie, no laureat Nagrody Nobla, pokojowej. No, jak Obama dostał te nagrody, podobno powiedział, a za co? To mu te Norwegi wytłumaczyli, że nie za to, co zrobił, a za to, co zrobi. Żeby wprowadzał pokój na świecie. No. I on wprowadza. Metoda amerykańska jest prosta, zresztą podobna do australijskiej. Jak pokój wprowadzić w danym kraju? Przyjechać na miejsce, wybić miejscowych mieszkańców i już jest pokój. To jest najszybciej to idzie w ten sposób. No to oni teraz ten pokój wprowadzają na całym świecie, pojadą, bałagan robią, idą do innego kraju. I nasi się przy okazji przyuczyli, żeby tak prowadzić wojny jak Amerykanie. Bo dotychczas, to znacie historię Polski, to wojny, jeśli chodzi o Polskę, to się odbywało tak, albo my się byli z Niemcami u nas, albo my się byli z Ruskimi u nas, i trochę u nich, albo Ruskie się dali z Niemcami u nas. Albo Szwedzi przyjechali do nas. Co wojna, niszczyli nam kraj w cholerę, myśmy odbudowali, dawaj jeszcze raz. A Amerykanie prowadzą wojnę minimum 5000 km od swojego kraju. To my teraz też. Jeździmy za nimi. No wygraliby wojnę z Irakiem też. Okropny wróg był. Taki wróg był ten Irak na rzekowiec. Teraz my wygrali i teraz już Afganistan już też kończymy wygrywać. Jak jeździmy za tymi Amerykanami, my teraz jest dobrze. W kraju spokój, wojnę mamy w telewizji. W historii nigdy tak nie było. No fakt, że wtedy telewizji nie było. Ale w 39 jest więcej tak jak teraz było, że tutaj myśmy w 39, to Polska była jedynym krajem w Europie, który najbardziej mężny kraj i wszyscy byli z kimś, a tylko my przeciw wszystkim. My przeciw Ruskim i przeciw Niemcom. A ja! I powiedział Beck, że nie oddamy guzika i tego, co on miał w ręku, nie oddaliśmy. Wszystko resztę da. No nic, ale teraz już mieliśmy. Teraz mamy mądrą politykę zagraniczną. Prowadził tę politykę pan Sikorski jako minister spraw zagranicznych, ale on miał jedną wadę, bo znał języki. Wiecie, jak polityk zna dobrze, jest to niedobrze. Sikorski, on obywatel Wielkiej Brytanii, Polski też. No ale tam się uczył po angielsku, bo on tam jakąś uniwersytety kończył. To jak zobaczyli, że ten Sikorski lubi czasami coś chlapnąć, bo była taka teraz afera podsłuchowa i podsłuchali jego rozmowę z panem Rostowskim, byłym ministrem finansów i on powiedział, że ta nasza uległość wobec Ameryki to jest w ogóle popelina i że to jest murzyńskość i w ogóle nagadał, że to wszystko żadne, to przyjedzie. A to nagrali i zaraz gazeta puściła. No to wszyscy się oczywiście oburzeni, a ja uważam, nie, prawdziwy dyplomata. On to o tym myślał i chciał to powiedzieć, ale oficjalnie nie mógł. To sobie zamówił kelnera, nagrał, kelner poszedł. Ale jednak nasz premier, czy premier ten był, czy premier, który boi się faceta, co może swoje myśli przekazać w języku takim na przykład angielskim. To on jeszcze gotów gdzieś pojechać w jakiejś knajpie belgijskiej, tak samo gadać. No teraz wzięli, jego pogonili, on będzie marszałkiem Sejmu, a ministrem spraw zagranicznych jest pan z Grzegorz Schetyna, no on języki zna tam trochę, no ale na tyle tu trzeba, że musi być tłumacza. No i...
tłumacz to zawsze jest fachowiec. To już odpowiedni służb, on wie, co ma, co wolno mówić, co nie wolno. Ja pamiętam przemówienie pana prezydenta Wałęsy w Senacie Amerykańskim, pamiętacie? Nie. On mówił po polsku swoje, a tłumacz tłumaczył swoje. No. I po każdym zdaniu miał takie brawa. Zaczął, tu jest dwa słowa powiedział po ich niemu, tam we people, a potem już poleciał po naszym. Nie było dobrze. No to wracamy do tego Obamy, laureata Nagrody Nobla, który się dowiedział, że jest kraj, co chce kupić broń. Przyjechał do nas na plac Zamkowy, przemówił do nas. Ja tam byłem na tym placu, mówię wam to. Mówił, że Polacy to jest wzór dla całej Europy, że to my pokazaliśmy, jak trzeba robić politykę. Myśmy pokazali, gdzie jest cel, prawda? I dobrze, że prezydent Wałęsa skoczył przez ten płot, bo jakby i on to nadaje cały czas gada. Wiecie, ja z boku stoję, no nie, no kurde, no to łzami się wokół kręci, ja jestem straszny, ja jestem uczuciowy, no. To ja już prawie ryczę, 100 metrów ode mnie siedzi, bo prezydent Komorowski to samo, taki, bo on też wrażliwy. On też urodzony pod Wrocławiem. A my ludzie ze wschodu to takie uczuciowe raczej. I jak tam ten Obama zaczął sunąć takie teksty, ktoś mądry mu ten tekst napisał, wiedział, jak Polaków wziąć od odpowiedniej strony. No to my tacy wzruszeni, bo normalnie w Europie wiecie tak, no. W Niemczech samochód ukradną, od razu Polak. Jeszcze nie wiadomo kto, jeszcze nie wiadomo, czy sam se nie ukradł, a już, że Polak. Tam jakiś pijany komuś porównało, że na pewno Polak. Tak? A tu raptem Amerykan najważniejszy przyjechał i takie rzeczy gada. Pan prezydent tak się wzruszył, Komorowski, że dołożył jeszcze 500 000 000 złotych. Do tych 13 ze swoich. Bo się okazuje, że on ma też na zbrojenia parę złotych. No i teraz będziemy kupowali już tylko od Amerykanów. Tak będą ustawione przetargi. Będzie mógł takie wygrać, co oni akurat robią. Tak. No jeszcze na razie cały czas nie wiemy tak naprawdę, kto jest nasz wróg. Ale jak będziemy mieli takie wyposażenie, to nas sami znajdą. A może będziemy jechać za granicę? Cholera wie. W każdym razie będziemy mieli tego dużo. No więc ekonomia stoi, bezpieczeństwo kraju też. Czepić się nie ma czego. W zasadzie no to tak naprawdę satyryk mógłby ewentualnie do piłki nożnej. No wiadomo, premier miał piłkę nożną, ale że piłka nożna, no bo to nikomu nie przeszkadza. I myśmy byli jeszcze niedawno na 62. miejscu na świecie, a teraz skoczyliśmy na 52. A ja w przeciągu 2 miesięcy. A dlatego, żeśmy nie grali ani razu. A teraz wygraliśmy z wielką potęgą piłkarską, z Gibraltarem. 7-1. I szykujemy się na Wyspy Owcze. Tam jest 27 piłkarzy w ogóle. W tym 4 fryzjerów, to znaczy walczymy. Lewandowski wczoraj 2 bramki strzelił, także wiecie, no nieźle, szykujemy się na całą Europę. Piłka nożna jest u nas sportem numer 1, jeśli chodzi o szacunek władz. Stadiony mamy, nabudowane na Mistrzostwa Europy. Mistrzostwa Europy skończyły się naszym ogromnym sukcesem. Sukces miał być tylko i wyłącznie polityczny. Unia Europejska wówczas powiedziała panu Tuskowi, który już się szykował tam na prezydenta, się okazało, żeby tak wykombinował, żeby Polacy załagodzili stosunki z Ruskimi. I Unia zrobiła tak, że Rosjanie i Polacy byli w jednej grupie eliminacyjnej. No więc nasi tak pograli, tak pokombinowali, że my i ruskie odpadli. A nic tak nie jednoczy, jak wspólna klęska. Krzyczał, aż drżały na brzegach piach.